Pokonanie mostu długiego prowadzącego w stronę ulicy Wyszyńskiego, dworca lub wałów Chrobrego w godzinach szczytu komunikacją miejską lub własnym samochodem to bardzo trudna, a często i niemożliwa sytuacja. Specjaliści nazywają to miejsce wąskim gardłem centrum Szczecina. Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina oraz Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej proponują, jak rozwiązać ten komunikacyjny problem. Utworzyć śluzę komunikacyjną. Na czym polega to rozwiązanie? Śluza w inżynierii ruchu to tak ogólnie znaczenie ma takie, że chodzi o wpuszczenie jakiejś grupy pojazdów, bądź też jednego pojazdu, zazwyczaj z jakiegoś konkretnego pasa ruchu, na jezdnię, przed innymi pojazdami, które wtedy muszą czekać. Komunikacja miejska i samochody korzystają z jednego pasu ruchu na moście długim. Gdyby wprowadzić śluzę komunikacyjną, komunikacja miejska poruszałaby się płynnie i bez żadnych problemów. Jest kłopotliwe, ponieważ tramwaje na ulicy Energetyków, na której się obecnie znajdujemy, jadą wydzielonym torowiskiem. One sobie jadą środkiem i bez względu na to, czy jest korek samochodów, czy go nie ma, to tramwaj jedzie. Natomiast wszystko się zmienia na wjeździe na most długi, gdzie są tylko po dwa pasy w każdą stronę, przy czym jeden z tych pasów jest jednocześnie pasem tramwajowym, że tam musi tramwaj poruszać się wspólnie z innymi pojazdami. No i stąd biorą się wszystkie problemy. Śluza komunikacyjna to pomysł interesujący. Wzbudził duże zainteresowanie i aprobatę mieszkańców poruszających się komunikacją miejską. Ale jak wiadomo, medal ma zawsze dwie strony. I o pomyśle tak pozytywnie nie wypowiadają się ci, którzy poruszają się samochodami, obawiając się jeszcze większych korków. Śluza jak najbardziej wpłynie na ich korzyść. Mało tego, już nieraz mówiliśmy, że im bardziej przyjazna, im bardziej atrakcyjna będzie oferta komunikacji miejskiej w Szczecinie, tym lepiej będzie się jeździło kierowcom, ponieważ im więcej osób zachęcimy do jazdy autobusem czy tramwajem, tym mniej będziemy mieć użytkowników samochodów, co się wiąże z tym, że będą mniejsze korki w centrum miasta, czy więcej miejsc parkingowych dostępnych dla tych osób, które no, muszą jeździć samochodami, prawda? Śluza to według stowarzyszeń dobra alternatywa, szczególnie w sytuacji, gdy wkrótce zostanie zlikwidowany buspas przy ulicy Energetyków. Likwidacja tego pasu wiązałaby się z pogorszeniem sytuacji pasażerów komunikacji miejskiej. No, uważamy, że na takim newralgicznym odcinku, na trasie, na osi komunikacyjnej łączącej lewobrzeże z prawobrzeżem, no, tego typu zabiegi nie powinny mieć miejsca. Tutaj musimy wdrażać rozwiązania przyjazne pasażerom komunikacji miejskiej. Pomysł śluzy komunikacyjnej na moście długim podlega obecnie konsultacjom w Urzędzie Miasta. Stowarzyszenia mają nadzieję, że inicjatywa wejdzie w życie jak najszybciej, po to, by ułatwić życie mieszkańcom miasta.